napisałam tę książkę jako formę eksperymentu, który zrobiłam dla siebie samej. Próbowałam sobie sama odpowiedzieć na pewne ważne egzystencjalne pytania. Kim jest kobieta na pewnym etapie życia? I doszłam do takiego wniosku, że kobieta na pewnym etapie życia jest wszystkimi kobietami, którymi była kiedyś i którymi będzie w przyszłości. Wszystkie moje bohaterki są dla siebie nawzajem jakby lustrami. One się w pewnym momencie spotykają, patrzą na swoje życie i przeglądają się nawzajem w tych życiach, tak jakby chciały same sprawdzić, czy to, co robią, czy te decyzje, które podejmują, to dobrze, czy może nie do końca dobrze. Główną bohaterką jest Miranda, młoda prawniczka z Warszawy, która ma lat 28 i w pewnej kryzysowej sytuacji życiowej dokonuje ważnego rozrachunku i podejmuje ważne decyzje. Postawiłam Mirandę w sytuacji, w której już nie podejmowała decyzji na dziś, na jutro, na pojutrze, tylko w której musiała powiedzieć, jak ma wyglądać jej całe życie. Więc dlatego ciąża, a nie aborcja. Natomiast jeśli chodzi o jej relacje z ojcem dziecka i z mężczyzną, z którym była związana, myślę, że z kolei tutaj była inna trudność, przed którą Miranda stanęła. Ona nagle poczuła, w momencie, kiedy ojciec dziecka mówi, że to jest absolutnie decyzja gorsza niż zbrodnia, bo błąd, to jest taki kluczowy moment, w którym ona dowiaduje się, że tak naprawdę możemy być z kimś, ale jesteśmy odpowiedzialni za siebie. I właściwie chyba nawet nie chce walczyć o ten związek. To jest ciekawe, prawda? Że ona postanawia zostać tam, gdzie nie ma zaplecza rodziny, przyjaciół, znajomych. Nie chce swoich znajomości z City londyńskiego, nie chce lukratywnej pracy, którą tam by mogła też sobie załatwić. Tylko chce zejść w stan ukrycia, przeczekania, żeby mieć dodatkową chwilę wytchnienia, żeby spowolnić wszystkie tok spraw, dzięki czemu zyskuje czas dla siebie na wewnętrzne przepracowanie tego, co się dzieje w jej życiu. I chyba dopiero wtedy dojrzewa do samodzielności, również do tego dziecka, ale przede wszystkim do tego, żeby sobie samej odpowiedzieć na to, kim jest. Ale oczywiście, jak w życiu, musi też być historia mężczyzn. Także i tutaj są mężczyźni, chociaż jestem kobietą, więc patrzenie na te sprawy od strony kobiecej jest bardziej uwewnętrznione, jest bardziej wewnętrzne. Natomiast mężczyzn opisuje zewnętrznie, staram się dociec, jakie były ich motywy. I okazuje się również, że te nitki, które się przecinają, te nitki, które się plączą, również na tym styku z mężczyznami, są bardzo ważne i czasem wręcz dramatycznie trudne. I o tym jest ta książka.